Skolim temperatura w tobie fem, jak te piosenki wpadają łatwo w ucho, uwielbiam. Przy moim telefonie muzyk, gitarzysta, który gra wspólnie ze Skolimem, Luxon, witam cię. Dzień dobry, witam serdecznie, z tej strony Luxon Git. Bardzo się cieszę, że przyjąłeś moje zaproszenie. Cieszę się bardzo. Ja również się cieszę, że mnie zaprosiłeś. Dziękuję bardzo. Boże, Boże, jak to można normalnie. Oczywiście, stary. Ty jesteś normalny, wszyscy nasi widzowie są. Każdy kocha muzykę. I to nas łączy. Ale chciałem ci powiedzieć, że my tylko wewnętrznie się widzimy, a słuchacze nas tylko słyszą w tej chwili. Tak, wiem, wiem. Okej. Luxon, powiedz mi taką rzecz. Jak to się stało w ogóle, że muzyka pojawiła się w twoim życiu? Więc kiedy pojawiła się muzyka w moim życiu, muzyka pojawiła się natychmiast, kiedy się urodziłem. Od zawsze, od dziecka kochałem muzykę, wiesz? Mhm. W wieku 7 lat dostałem pierwszą gitarę. Była na początku fascynacja. Później ją na chwilkę odłożyłem. W wieku chyba 9 lat chwyciłem ją ponownie. Grałem. W wieku 13 lat poszedłem do szkoły muzycznej. No i później już po szkole średniej poszedłem na studia muzyczne i ukończyłem te studia, jestem zawodowym nauczycielem muzyki. Mhm. A miałeś kogoś takiego, kto cię muzycznie inspirował jakoś? Słuchaj, mam cały czas. Zawsze musisz mieć inspirację. Tak samo jak zawsze musisz mieć cel, do którego chcesz dążyć, który wydaje się totalnie nieosiągalny. Wiesz? Bardzo wielu gitarzystów, jeżeli chodzi o polskich gitarzystów, był to dla mnie na przykład Jan Borysewicz, Marek Raduli, Jacek Królik. A miałeś okazję poznać tych trzech panów, czy nie? Miałem okazję poznać Jana Borysewicza, byłem jego uczniem nawet w jego akademii. I Marka Radulego też miałem okazję poznać na koncertach. Jacka Królika jeszcze nie poznałem nigdy, ale to się wydarzy niebawem na pewno. A od kiedy zacząłeś tak naprawdę granie w zespołach różnych? Wiesz co, kiedy... zastanawiam się, kiedy to było... Wiesz co, pierwsze chyba... no za dzieciaka, wiesz, 98 rok bodajże to był gdzieś, kiedy zacząłem grać po prostu gdzieś tam już, były to wiadomo, jakieś amatorskie gry, a tak zawodowo, naprawdę zawodowo zacząłem grać w 2016 roku. Czyli Skolim nie był pierwszym artystą, z którym grałeś? Nie, zaskoczę cię, zaczynałem grać jako gitarzysta w śląskich szlagierach. Mhm. Okej. Ale wiesz co, jak powiedziałeś o tym dążeniu do celu, że coś wydaje się niemożliwe, uwierz mi, że ja mam tak samo, zapraszając różnych gości tutaj. Musisz sobie wyznaczać cel, który wydaje ci się, nie wiem, który wydaje się totalnie, ale totalnie nieosiągalny, tak? Ja zawsze marzyłem o tym, żeby grać na taką skalę, tak? Zawsze chciałem zagrać na Stadionie Narodowym. Zagrałem już dwukrotnie. Marzyło mi się zagrać na największym Sylwestrze w Polsce, zagrałem już. Teraz nam się marzy, żeby zagrać na Wembley. Myślę, że nam się to uda zrealizować. Muszę ci zdradzić, że od kilku miesięcy, skoro już rozmawiamy o celach, to moim celem jest właśnie między innymi rozmowa ze Skolimem właśnie.
Myślę, że jestem w stanie ci pomóc w tym. Nawet chciałem cię o to poprosić. Nieśmiało, ale nie musisz, zamierzałem to zrobić później. Porozmawiam z nim, wiesz? Jest w tej chwili koło mnie w studio nagrywamy piosenkę. On w tej chwili nagrywa wokale. Ja wyszedłem na chwilkę, żeby z tobą tutaj porozmawiać i z naszymi widzami, słuchaczami właściwie. Ale dzisiaj. Słuchaj, a czy to jest tak, że granie ze Skolimem jest dla ciebie jakąś furtką trochę? Czy to jest furtką? To jest spełnienie moich marzeń. Ja w tej chwili gram w takim zespole, o jakim mi się nawet nie śniło, wiesz? Jeżeli wyznaczasz sobie, że chciałbyś być dobry w skali od 0 do 10, a mi się udało wskoczyć na poziom 15, ale nie chodzi o moją grę, tylko o grę, w jakim zespole mi się udało grać, że gramy 400 koncertów w roku, to cytując słowa naszej ostatniej piosenki, to powiem tak. Co jest to? Bardzo nie. O. Ale na czym polega ten fenomen według ciebie? Ta atmosfera w zespole? Czy to jest coś więcej? Zdradzę ci, jeżeli kochasz coś ponad życie, jeżeli kochasz coś naprawdę tak, z taką miłością, że no nie da się tego opisać i możesz to robić, to jest właśnie to. Słuchaj, ja pracowałem, byłem zawodowym strażakiem. Aha. I wiesz, jak chcę powiedzieć, to była praca, to było wykonywanie czynności, tak? I jak dostałem się do zespołu, zacząłem grać ze Skolimem, zaczęliśmy robić to, co kocham najbardziej na życie. W straży pożarnej kazali mi wybrać. Powiedzieli, albo pracujesz w straży pożarnej, albo będziesz grał koncert. Okej, okay. No to miło, to musisz odejść od Skolima. Mówię, nie, ale ja to ze straży. Czyli po prostu taką drogę wybrałeś. Przychodzi taki moment, że wiesz, i znów cytuję tekst. To jest to. No właśnie, to jest to. Tak. Słuchaj. Jest tutaj pod studiem fanka, która czekała na zdjęcie ze Skolimem. Zobacz, jesteśmy na wywiadzie. Cześć, O, witaj. jesteś w radiu, wiesz? Tak. No i wiesz, i tak to wygląda. Tak to wygląda po prostu. Ja jestem w tej chwili najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. A jakiej muzyki słuchasz na co dzień? Słuchałem bluesa, słuchałem rock'n'rolla, reggae słuchałem. No a to, co teraz gramy, to jest połączenie tego wszystkiego, wiesz? No bo my gramy son latino, reggaeton, czyli to jest takie, wiesz, połączenie reggae z rapsem i z wieloma innymi rzeczami. Ale generalnie słuchałem zawsze muzyki gitarowej. Ale nie takiej ostrej, tylko takiej melodyjnej gitarowej. Ja ci powiem, że na przykład to, co prezentuje Skolin, bardzo mocno mi się kojarzy z tym, co prezentuje na przykład Nowator. To jest bardzo podobne muzycznie. Ciężko mi się odnieść do tego. Ja mam troszkę inne zdanie, ale wiesz, to są twoje odczucia. Każdy ma prawo odbierać muzykę, jak ją czuje, nie? Nie wiem, takie moje subiektywne odczucie tylko i wyłącznie. Nie musisz się do tego odnosić Oczywiście. w żaden sposób. Pewnie, słuchaj. Najważniejsze jest to, jak każdy ją czuje. Jeżeli ty tak czujesz, dla ciebie to jest ważne, jak najbardziej. Ja wiem, że na przykład słuchając piosenek z Kolina zawsze się uśmiecham.
powiem szczerze. No i to jest, wiesz, to jest fantastyczne. Możemy dawać radość, tak? Że ta radość daje, ta muzyka daje radość nam, ale daje tobie radość, no i jeszcze paru innym osobom w Polsce i gdzieś tam na świecie, nie? Tak. A czy masz jakąś taką ulubioną piosenkę z repertuaru Skolima, którą lubisz, czy wszystkie lubicie tak samo grać? Wiesz co? Ciężko powiedzieć. Na pewno piosenka, która kiedyś w zamyśle, w pierwowzorze, nie była moją ulubioną piosenką, a później tak mi weszła do głowy, Colin mówi, piosenka pod tytułem Temperatura. No, to właśnie przed kilkoma minutami grała na antenie. Tak, bo się cieszę, wiesz? No, powiem ci, jest to kawał historii, nawet i z tą piosenką związana dla nas. Nie spodziewaliśmy się, że ta piosenka może w Polsce osiągnąć taki sukces, nie? A jednak się udało. Jest takie radio, w którym jest grana tylko polska muzyka. Kiedyś nazywało się to Supernowa, teraz SK2. I powiem ci szczerze, że piosenki z Kolima są grane na okrągło. Wiem, bo No i słucham. pięknie, wspaniale, wiesz, to jest mega, nie, że skoro są grane, to wiesz, radiostacje robią badania opinii publicznej, to znaczy, że ludzie chcą tego słuchać i to jest dla nas bardzo ważne. Kiedy widzimy pełne sale na koncertach, to strasznie buduje, nie? Nawet powiem ci, ja z wielką przyjemnością wracam do piosenek z Kolima, choć nie mam może takich zasięgów jak SK2, ale nie zmienia to faktu, że robię to z przyjemnością. I to jest najważniejsze, właśnie to. Wiesz, dlaczego zgodziłeś się na ten wywiad? Właśnie dlatego, że robisz to z przyjemnością. Wiesz, napisałeś do mnie, strasznie mi się spodobało to. I dlatego chciałem dziś tutaj być z tobą i z naszymi słuchaczami. Dziękuję ci, że tak mówisz, naprawdę. Bo uwierz mi, że czasami, bo nie da się ukryć, że ludzie różnie reagują na moje zaproszenia, ale to, jaką niektórzy przyjmują postawę, to się czasami zastanawiam, czy ci ludzie mają świadomość, dla kogo tak naprawdę są, co niektórzy. Wiesz, to świadczy o tym, co masz wewnątrz, co masz w sercu, nie? Bo jeżeli nie będziesz szanował, jeżeli ja nie szanowałbym ciebie, to znaczy, że nie szanuję naszych fanów. A ty jesteś częścią nas. Boże, Boże, nawet nie wiem, co mam powiedzieć. Ja chyba teraz wiem, dlaczego tak bardzo chcę porozmawiać ze Skolimem, bo ja czuję ten klimat po prostu. Bardzo się cieszę, bardzo się cieszę. Myślę, że już jesteś w skali od 0 do 10, aby go przekonać. Ja myślę, że już jesteś na 9, wiesz? Bo uwierz mi, ile ja wiadomości przez ten czas wysłałem do niego, na różne sposoby próbowałem, ale mówię, kurczę, trzeba to w końcu zakończyć po prostu. Ja ci powiem, wiesz, z Colim dostaje około 3000 wiadomości dziennie. On nie jest w stanie ich odczytywać. Nie każdy jest zadowolony, ale on nie jest w stanie odpisywać, bo wiesz, my dostajemy wiadomości, ja dostaję na przykład 100 wiadomości dziennie. Hej, co tam? Hej, co u ciebie? Co jadłeś na śniadanie? Wiesz,
my nie jesteśmy w stanie odpisywać na te wiadomości. Widocznie twoje wiadomości jemu, jeżeli on dostaje ich 3000 dziennie, po prostu no, on nie jest w stanie do tego dotrzeć, wiesz, wykopać tego. Wiesz, w Instagramie, w Facebooku te wiadomości, one gdzieś się zlewają. To nie są listy papierowe jak kiedyś, nie? Tak. Ja dostaję tego troszkę mniej i dzięki temu dotarłeś do mnie. Ja mam tego Ale nie świadomość, nie możesz... dlatego liczyłem na twoje wsparcie, szczerze mówiąc. Postaram się pomóc. No. A powiedz, jak oceniasz dzisiejszy rynek muzyczny w ogóle? W ogóle na jakiej muzyce się wychowałeś generalnie? Ja wychowałem się na muzyce lat 80., wiesz? Wtedy były inne czasy, wtedy nie było internetu, nie było YouTube'a. Nie było Spotify'a, nie, wiesz, nie było jakichś tam chmur. W Polsce można powiedzieć, że było jedno radio muzyczne, które grało dobrą polską muzykę, czasami coś zagranicznego, jakichś Rolling Stonesów. I wtedy było łatwiej troszkę, bo wiesz, jeżeli ktoś grał, było łatwiej się wybić. A dzisiaj jest taki zalew, dzisiaj każdy w domu może nagrać na komputerze piosenkę, bo studio nagrań możesz mieć w domu. No i wiesz, jest taki zalew tych piosenek, dziennie ukazuje się kilkadziesiąt nowości, że ciężko się przebić, tak? To dobrze czy źle twoim zdaniem, że tyle piosenek powstaje? Wiesz, każdy ma inne podejście do tego. Czasami ktoś... przelewa na papier swoje nuty, swoje odczucia takie pozytywne, bo coś fajnego mu się w życiu wydarzyło. A moim zdaniem najpiękniejsze piosenki powstają, kiedy coś przykrego cię w życiu spotkało, wiesz? I wtedy to jest naturalne, jak kiedyś blues był taką muzyką cierpienia. W reggaetonie, który my tworzymy, też bardzo ważne są dźwięki molowe, czyli te smutne dźwięki, czyli wiesz... Zawsze jest ten podtekst jakiś taki, że coś się wydarzyło, takiego, niekoniecznie jest super, nie? Wiesz, ja kiedyś na tej antenie rozmawiałem z panią Ewą Bem i ona wyraziła takie zmartwienie właśnie, że teraz jest jakoś dużo smutnych piosenek właśnie. No może i tak, wiesz co, ale z kolei w radio, w tym szerokim mainstreamie, w tych najbardziej dwóch popularnych stacjach, tam są te piosenki wesołe, one są smutne, a są piosenki, które trwają miesiąc, półtora miesiąca i one giną w tłumie. A te molowe piosenki, gdzie jest ten akcent trochę smutku, ja myślę, że one się dłużej utrzymują. Jest więcej prawdziwego życia w nich. No, w piosenkach z kolei ma jest na pewno dużo życia. Na pewno dużo życia. Wiesz co, bo z kolei piosenki to są piosenki o jego życiu, tak? To, co się wydarzyło w jego życiu, to nie są teksty wymyślone, że tak powiem, z czapy, tak? I na początku, jak się poznaliśmy i usłyszałem te piosenki, mówię, słuchaj, ale masz super autora tekstów. On, jak słucham jego wypowiedzi, mówię, słuchaj, on pisze tak jak ty mówisz. On mówi, no bo to ja piszę. Jeszcze bardziej mnie zachęciłeś do tego, żeby z nim porozmawiać. No, jest to wielki fajk. Proszę? Jeżeli chodzi o muzykę, to on jest dopiero na początku twojej kariery. On pokaże sobie wszystkim, bo strasznie tego chce. No, ja myślę, ja mam nadzieję, że będę miał okazję go o to zapytać, bo
jestem strasznie ciekawy, jak te piosenki powstają. I zobacz. Na pewno cię pogasz. I zobacz, wydawałoby się, jak się tych piosenek słucha, to wydawałoby się, że są to takie banalne, takie może nie wymagające jakiejś głębi piosenki, ale z tego, co ty mówisz, to wcale tak nie jest. Paradoksalnie. Pewnie, że nie. Oczywiście. Nie, słuchaj, gdyby my tutaj siedzimy w tej chwili, jesteśmy w studiu nagrań w Sznurowie, na Śląsku, koło Katowic. Tworzymy kolejną piosenkę. Siedzimy od godziny 15, jest godzina 21 prawie. Zobacz, tak, ile godzin siedzimy nad tekstem. I ten tekst, który dla wielu osób może się wydawać trywialny, my siedzimy nad tym, żeby zrobić tak, żeby ludzie chcieli po wielokroć słuchać, śpiewać, tańczyć przy tym, bawić się, żeby on sprawił ludziom przyjemność. Jeżeli to byłby tekst trywialny, to on za 2-3 tygodnie, za miesiąc przestałby funkcjonować. A zobacz, wyglądasz idealnie. 180 milionów, czy temperatura, nie dzwoń do mnie mała, kiss me baby. Nasza piosenka świąteczna, co w tobie jest, że ciągle chcecie więcej. Też muszę ci powiedzieć, że oglądałem wasz występ na sylwestrowej mocy przebojów w Polsacie. I to mnie jeszcze bardziej tak przekonało, jakby to tak. No był to, do tej pory był to najważniejszy występ w moim życiu, wiesz? Wiedziałem, że przed telewizorami są miliony. Oczywiście, że możesz. A doświadczasz czegoś takiego jak popularność, rozpoznawalność, czy to raczej z Colin tego doświadcza? Wiesz co, ja jestem kolorową osobą, bo razem z Colinem kręcimy filmiki śmieszne na Instagramie, na Facebooku, na TikToku. Wydaje mi się, że przez to zyskałem popularność też. Raz, że przez występy, przez moje kolorowe włosy charakterystyczne, przez właśnie te moje śmieszne filmiki. Wiesz, jestem, wydaje mi się, że jestem rozpoznawalny. Wiesz, jak jeżeli idę na zakupy do popularnej sieci handlowej, to widzę, jak ludzie z regału robią mi zdjęcia. Dziś jadąc do Katowic pociągiem, przechodzę, wiesz, korytarzem w pociągu i słyszę dzieciaki, mama, mama, zobacz, kto idzie, nie? Tydzień temu siadam do pociągu w Gdańsku, wracając z koncertu. I słyszę, jak ludzie gadają, mówią, mama, zobacz, tutaj gwiazdy idą jakieś, nie? Ja nie jestem gwiazdą. Gwiazdy są na niebie. Ja jestem muzykiem, ale jest to miłe. A masz czas w ogóle na jakąś prywatność? Tak, wiesz, ja nie pracuję już w tej chwili, że tak powiem, jakoś zawodowo, tak jak byłem strażakiem czy coś, nie pracuję już zawodowo. Mam jakieś tam 2-3 dni w tygodniu wolne. Oprócz wakacji, bo wakacje to gramy cały miesiąc. Cały lipiec, cały sierpień gramy non stop. Ale z tego, co widzę u Skolima, to można odnieść wrażenie, że koncerty są cały czas właściwie. Tak, my gramy, praktycznie moglibyśmy grać, wiesz, my gramy w piątek, w sobotę, niedzielę po 6 koncertów. W tygodniu gramy koncerty. Także mogliśmy grać cały czas też, nie? Ale czasami potrzeba, wiesz, jednego dnia, żeby do domu wrzucić sobie swoje rzeczy do pralki, bo nie jesteśmy w stanie zabrać nie wiadomo ile i też tak trzeba je wyprać. Czasami też trzeba nawet te 5 minut sobie gdzieś tam usiąść chwilę, pomyśleć o istnieniu. Ale moglibyśmy grać cały czas, nie? Każdy koncert to jest doładowanie energii u nas też, także to nie jest tak, że my jedziemy na koncerty i wracamy, jesteśmy zmęczeni. Może jesteśmy, ale tak pozytywnie, jesteśmy naładowani taką pozytywną energią, nie? Mm-hmm. Są osoby, to jest bardzo ważne, wiesz, niektórym szczęście dają jakieś używki, alkohol, narkotyki. U nas,
u nas w zespole nikt nie bierze narkotyków, nie będzie brał, jest całkowity zakaz, nikogo do tego nie ciągnie, bo naszą używką jest muzyka. Czyli wasza energia jest czysto naturalna. Zupełnie. Wierz mi, to naprawdę wynika z serducha. Tak nam się strasznie chce to robić, tak to kochamy robić, że gwarantuję ci, nie bierzemy żadnych dopalaczy, żadnych narkotyków i nie mamy zamiaru nigdy w takie rzeczy wchodzić. Powiem ci tak. I dlatego ja to czuję. Jest nam jeszcze bardziej miło. Bo mnie do takich ludzi ciągnie, powiem ci więcej, potrzebuję w swoim otoczeniu, potrzebuję takich energii. Niesamowite, musimy się kiedyś spotkać na koncercie, żebyś zobaczył naszą energię. Żebyś poczuł też na własnej skórze, jak wygląda ta energia z koncertu. Słuchaj, ja już ją poczułem, oglądając Sylwestra na Polsacie. Wierz mi, poczujesz, jeżeli spotkamy się osobiście, ja spojrzę tobie w oczy, a ty spojrzysz mi na koncercie, zobaczysz, jaka to jest energia wtedy. Słuchaj, póki co możemy tego zaświadczyć, patrząc na siebie przez kamerkę. I to jest fantastyczne. Tak, ale nie ma rzeczy niemożliwych. Wierz mi, niebawem się spotkamy. No. Nie ukrywam, że chciałbym doświadczyć waszego koncertu. Ale póki... I to się wydarzy. Ale póki co... mamy możliwość spotkania się online, korzystajmy z tego. Tak, właśnie wiesz co, ja już powoli muszę wracać do studia, bo naprawdę tworzymy piosenkę, wiesz, Colin jest w studio. Chciałbym rozmawiać tutaj jeszcze dłużej, ale zobacz, myślałem, że uda nam się 10-15 minut, a już rozmawiamy pół godziny. Niebywale szybko ten czas ucieka, nie? A ja naprawdę strasznie muszę iść dokończyć naszego hita, ponieważ bardzo mi się chce gitary nagrywać. Bardzo ci, kochany, dziękuję za tą rozmowę, tylko błagam, pozostań jeszcze przez moment, zrobimy sobie fotę, dobra? Oczywiście. Tylko daj mi jeszcze dosłownie moment i już cię puszczam wolno, że tak okej. Powiem. Zaczekam na ciebie. Okej. Naszym gościem był Luxon, bardzo ci dziękuję, a ja was zostawiam muzycznie. Zaraz, co to będzie? Aha. Halina Frączkowiak będzie. Blaszane. Pozdrawiamy panią Halinę Frączkowiak. Pozdrawiamy wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam ciebie. I co? I chciałbym rzec do zobaczenia, do usłyszenia. Kochany, dziękuję ci bardzo, Halina Frączkowiak, a ja do ciebie wracam.